Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie jestem Baba Jaga, na imię mam Ewa i zapraszam dzisiaj na czytanie dla zodiakalnych raków na miesiąc październik. Kochani, nagrywam drugi raz, bo zabrakło pamięci w telefonie i musiałam pousuwać kilka rzeczy. Moi drodzy, zaczynamy. 7 mieczy mamy tutaj w tle, a więc jest to karta złodzieja albo czasu, albo pieniędzy, albo energii. Również jest to karta kłamstwa. W tej karcie jest dużo zwątpienia w siebie. Ktoś świadomie ucieka od rzeczywistości. Ktoś wykorzystuje czyjąś niewiedzę na jakiś temat. Wykorzystuje ktoś ciebie. Co tutaj mamy? Mamy tutaj szóstkę mieczy w energii ogólnej w październiku i jak wiemy, czytanie nie ze wszystkimi będzie rezonować. Bierzemy sobie tylko to do siebie, co wam po prostu, co z wami rezonuje, ok? I tutaj mamy w tej szóstce mieczy, moi drodzy, wychodzenie z kłopotów. Wychodzicie z kłopotów, pokonujecie jakieś przeszkody. Macie to zrobić w każdym bądź razie, bo to jest wyzwanie miesiąca. Wychodzicie też z jakiejś trudnej sytuacji, w której się znaleźliście. Opuszcza ktoś coś po angielsku, nawet dosłownie, czyli po cichu, dyskretnie. W tej karcie widzimy oszustwo internetowe, jakieś zamówienie. Uważajcie na to, ok? W tej szóstce mieczy widzimy zmianę. Coś zostawiacie, idziecie w nowe. To jest zdobywanie informacji. Zanim cokolwiek robię, zdobywam informacje na jakiś temat. I po zdobyciu tych informacji, czyli po poznaniu prawdy, ktoś opuszcza albo partnerstwo, albo pracę, dom, opuszcza spokojnie. Zostawia trudną sytuację, zostawia jakiś projekt, który jest po prostu bez sensu, zostawia człowieka, z którym są daremne wysiłki. To też jest podróż. Ktoś wybiera się w podróż, albo w siebie, w swoje wnętrze, albo zostawiacie trudną przeszłość za sobą. Coś przewartościowujecie, przełamujecie swoje ograniczenia być może i ktoś wam w tym pomoże. Albo jakiś terapeuta, albo rodzina, bo tutaj jest pomoc od rodziny też pokazana. Tylko trzeba zacząć świadomie szukać tej pomocy. Jest też tutaj, ktoś obawia się odejść albo od osoby trzeciej, albo od, obawiasz się, że ktoś odejdzie. Co jeszcze? Przede wszystkim nie uciekamy od problemów teraz, ok? Trzeba przełamać te swoje ograniczenia. Chcecie iść do przodu, dokonać zmiany, coś opuścić, zakończyć, albo jakieś kłótnie, albo brakuje zrozumienia, ktoś się chce rozwijać, ktoś na to nie pozwala, ogranicza wasze ambicje, ogranicza waszą wolę. No i też coś z przeszłości należy zakończyć, moi drodzy. Jest jakaś osoba, która albo nie może, albo nie możesz o kimś zapomnieć, albo ktoś ci nie pozwala o kimś zapomnieć, o jakiejś sytuacji. I tutaj też należy już to rozwiązać. Też jest pokazane, że nie wiem, co takiego cię rozczarowało, nie wiem, co cię blokuje i nie wiem, dlaczego brakuje ci motywacji, ale nad tym w tym miesiącu naprawdę trzeba się zastanowić. Nie iść drogą na skróty. Nie oszukiwać ani kogoś, ani samego siebie, bo są pokazane puste słowa, jest pokazana jakaś zdrada, niekoniecznie małżeńska, niekoniecznie taka seksualna, ale to może być zdrada przyjaciela. Ktoś ma się po prostu przestać już oszukiwać. Są też osoby, które są zależne od innych. Na przykład chcesz się wyprowadzić, ale twój rodzic jest od ciebie zależny, tak? I no i trudno będzie, no albo dziecko jest zależne od ciebie, dorosłe już. No i tutaj już trzeba po prostu nad tym pomyśleć. Jakaś nieuczciwość, jakaś nieszczerość po prostu wyjdzie i wróci do tej osoby, która świadomie być może oszukuje. Bo tutaj widzimy tego złodzieja, prawda? Jest też poczucie wstydu, ktoś się wstydzi czegoś, ktoś czuje się winny. No nawet, że to po co ja się w ogóle urodziłam, czy urodziłem.
To jest takie poczucie, że cały czas muszę zważać na swoje słowa, na swoje zachowanie, na to, co robię, co powiem, żeby ktoś, broń Boże, się nie zdenerwował, nie doczepił, nie przypomniał o czymś znowu, prawda? Bo ktoś z kogoś tutaj wysysa dosłownie energię, wykrada emocje, wykrada uczucia, może i pieniądze. I coś, czego, o czym nie wiesz, coś, czego nie znasz, powoduje, że ciągle się stresujesz. I teraz już trzeba się dowiedzieć. Bo jak już rzeczy znamy, jak się o czymś dowiemy, to się już tego nie boimy, prawda? Muszę wspomnieć też o tym, że ktoś kogoś nadzoruje. Nie wiem, sprawdza telefon, wypytuje ludzi, co robisz, z kim, gdzie, śledzi w internecie, podsłuchuje być może. Chcę powiedzieć, że ktoś z Was powinien to odkryć. Może ta osoba nie ma zaufania, może trzeba porozmawiać. Nie wiem. Okej. Głupiec, moi drodzy, co Cię zaskoczy? No to tutaj pokazują się zodiakalne bliźnięta bardzo mocno, bo i tu mamy bliźnięta wagawodnik, no i bliźnięta, kochani. Albo zaskoczy kogoś dziecko, właśnie być może, że powie, wyprowadzam się. Albo ktoś się zaczyna uczyć i to będzie miła niespodzianka. To są nowe znajomości, ktoś dowie się o ciąży, odwiedziny, miłe spotkania, dobry humor, z tego się ucieszycie. Nowe możliwości również, być może w pracy, być może jakieś wyjazdy. Pokazuje nam się kreatywność. Też może Was zaskoczyć to, że ktoś Wam coś powie, po prostu prosto z mostu, nie będzie owijał w bawełnę. Powie Ci po prostu coś, co będzie zgodne z prawdą i nad tym też trzeba będzie tutaj pomyśleć. Generalnie czas nowości, szansa na coś nowego idzie do Was. Możliwe, że Twoje sprawy po prostu zaczną biegnąć nowym torem, tym lepszym, jak weźmiesz sprawy w swoje ręce. Będziesz też pozytywnie nastawiony do czegoś, co się zadzieje. Tylko uważajcie, żeby to nie było zbyt pozytywne nastawienie. Ok? Ale ktoś tutaj sprawi, że zaczniesz być pozytywnie nastawiona przez to, co się zadzieje. To sprawi, że spojrzysz bardziej entuzjastycznie na życie. Na kogoś być może. Zaskoczy kogoś też to, że to, czego najbardziej się bałaś, czy bałeś, jest właśnie tym, co zrobisz, bo wiesz, że powinieneś to zrobić. I to przyniesie jakby ulgę. Nie wiem, ktoś pójdzie do urzędu, ktoś ma kłopoty, ktoś pójdzie do urzędu, sprawa będzie załatwiona. Odważysz się i to przyniesie pozytywny efekt. Tylko pozwól sobie na szczęście i na radość. Okej. Ale też muszę powiedzieć, żeby uważać na lekkomyślność. Uważajcie na to, żeby jak ktoś z Was, żeby nie stracić pracy, żeby nie stracić pieniędzy przez lekkomyślność. Ok? Uważajcie na przygodne romanse i na to, na przykład, że ktoś może dać Ci na coś nadzieję, a to będą po prostu puste obietnice. Wspominam o tych romansach, bo pokazuje nam się tutaj też no niechciana ciąża, niestety. Więc uważajcie teraz, ok? Co mamy w relacjach? 10 monet. Czas na zmiany, moi drodzy. Czy w rodzinie, czy między przyjaciółmi, czy zmieniacie, macie nowych znajomych, zmieniacie dom, zmieniacie otoczenie. To jest szczęście w miłości. To jest szczęście w miłości. Będziecie snuli plany, takie na przyszłość. To też ktoś z Was będzie coś planował w związku z kimś, może w związku z jakimś spadkiem, może właśnie mówię, kupujecie dom. To są sprawy rodzinne. Przejście na nowy poziom, na nową drogę. Postanowicie wspólnie zamieszkać, niektórzy postanowią się rozstać, ale to są takie zaręczyny, ślub, dziecko, jak mówię. Też spadek się pokazuje. Być może, nie wiem, niektórzy z Was spłacą kredyt.
przez jakiś czas w każdym bądź razie będzie spokojnie, tylko zadbaj o finanse w Twoim domu, w Twojej rodzinie. Oszczędź coś. No i też ktoś ma powiedziane, żeby docenić to, co ma. I popracować nad tą pewnością siebie. Jeżeli komuś coś chcesz przepisać, zastanów się, czy ta osoba naprawdę sobie na to zasłużyła. Nie wiem, to może być jakaś opiekunka, czy chodzisz do jakiejś wróżki. Uważajcie na kasę, ok? Drogie single, Wasza energia, księżyc, energia raka. Po pierwsze, musicie pamiętać, że miłość to nie jest zabawa. Miłość, którą widać na romantycznych filmach, czy na tych wszystkich różnych social mediach, nie? To nie jest do końca to, co myślisz. To nie jest do końca to, co sobie wyobrażasz. I pokazuje nam się, że jakąś osobę, kogoś z Was, wcześniej ktoś zawiódł, ktoś był rozczarowany. Może żyjesz marzeniami, może żyjesz tym rozczarowaniem, ale jak poznajesz kogoś, to cały czas jakby powtarzasz te same przyzwyczajenia, te same schematy, to samo zachowanie. Tak jakbyś rozpaczliwie potrzebował miłości. Takiej, tak rozpaczliwie, że za wszelką cenę, nawet kosztem tego, że dajesz się oszukiwać, że dajesz się zdradzać. No nie wiem, czy to jest po prostu dobra droga. Dlaczego pozwalasz sobie na to, co się dzieje w Twoim życiu? Trzeba zmienić po prostu swoje działanie, swoje przekonania, swoje przyzwyczajenia i przestać idealizować, ok? Przede wszystkim pewność siebie też jest pokazana. Trzeba popracować nad sobą. Trzeba popracować nad tym swoim poczuciem wartości, żeby nie robić wszystkiego dla kogoś, ok? I nie idealizujmy ani ludzi, ani miłości, bo to nie o to chodzi, moi drodzy. Praca, finanse, mamy tutaj pustelnika. No, to jest jasność umysłu, moi drodzy. I tak jak wcześniej wspomniałam, czas przejrzeć na oczy. Nie wiem, czy chodzi o kredyt. Chcecie wziąć kredyt na dom? Możecie się przeliczyć po prostu. Czy coś Wam ktoś zaproponuje? Będzie Wam ktoś próbował zdezorientować z czymś? Czy nawet jakieś hazardy? Nie wiem co. W jakiejś sprawie, czy chodzi o cokolwiek chodzi, czy o ten majątek, czy o te zdrady, czy o coś. Może ktoś, przyjaciel Was zdradza, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Czy może ktoś w pracy jest taki? Trzeba samemu dojść do prawdy. Samemu. Bardzo ważny będzie spokój w tym czasie, żeby się nie zbyt entuzjastycznie do czegoś nastawiać. Ok? Trzeba dać sobie czas na zrozumienie jakiegoś tematu. Ale to jest też czas na rozwój, na pracę nad sobą, na kreatywność właśnie. Nie wiem, zaczynacie studia, coś, czy w życiu zawodowym, w finansach. Trzeba jednak tutaj zacząć, ja już to chyba mówiłam wcześniej na bliźniętach, zacząć trzeba robić porządki, ok? No, jeżeli obawiasz się, że stracisz pracę, czy nie możesz znaleźć pracy, czy straciłaś, trzeba się zająć, może jakieś hobby wykorzystać swoje, iść na kurs, iść na jakieś szkolenie. Tylko uważajcie na kontakty z innymi, bardzo uważajcie na to, bo jest ostrzeżenie przed oszustwem i to jak byk. Jest konflikt z partnerem, może z powodu pieniędzy. Już mówiłam, ostrzeżenie przed utratą pracy i pieniędzy, ok? Żeby Wam nikt niczego tutaj nie wcisnął. Nie ukradł nawet, bym powiedziała, może jakiegoś pomysłu, może jakiegoś, nie wiem, napisaliście piosenkę, obojętnie co, uważajcie na to, bo ta zdrada może właśnie dotyczyć tego. No i bardzo ważne jest nowe działanie. W ogóle jakiekolwiek nowe działanie też. Nie bójcie się, tylko trzeba sprawdzić, trzeba się dowiedzieć i wtedy nie ma tego takiego strachu, co robię, prawda?
I teraz po prostu no, powiem, no, no nie jest to czas, żeby oglądać się na innych. Na przykład masz kłopoty i w tym czasie jest pokazane, że możesz nie otrzymać tym razem pomocy. Także jak trzeba zaoszczędzić, po prostu zaoszczędźcie. Może ta osoba nie będzie mogła pomóc. Po prostu takiej pomocy, której będziecie potrzebować. Czyli zdobądź wiedzę na jakiś temat. Wszelkie inwestycje, wszelkie przedsięwzięcia, to nie jest najlepszy czas na to. Przeanalizować, przedyskutować, przemyśleć. I naprawdę niektórzy z Was mają się skupić na zakończeniu tych starych, takich zalegających spraw, które być może spędzają Wam sen z oczu. Na przykład jakieś stare kontrakty podokańczać, może zrezygnować z jakiegoś projektu. Jeśli ktoś nie zmieni swojego postępowania, no jest taka przestroga, że los podaruje ci po prostu taką, że tak powiem, nauczkę. Tak? Także czas, żeby się tym zainteresować się tym, co się dzieje tam u Ciebie, może z tą osobą, wycofać się z czegoś też, albo jeszcze raz przemyśleć, moi drodzy. Teraz jaką mamy... O. Cesarzowa jako rada. Proszę bardzo. Pamiętajcie o odpoczynku, żeby nie podchodzić emocjonalnie do spraw, nawet do problemów. Wszystko można załatwić, ok? Uważajcie na wszelkie trzecie osoby czy kochanki. Nie bądźcie zdesperowani w jakimś temacie. Nie. Trzeba po prostu, jakby to powiedzieć, warto zadbać o relacje, żeby o swoje z kimś i o to, żeby nie być zdesperowanym co do, na przykład co do miłości, tak? Potrzebuję tej miłości i zrobię wszystko dla tej osoby. I jeżeli posłuchasz swojej intuicji, wyciszysz się, skierujesz to światełko na siebie, to podejmiesz trafną decyzję. Po prostu. Uważajcie na te emocje. I jest powiedziane do jakiejś osoby, jeżeli to twoje dziecko się chce wyprowadzić, usamodzielnić, po prostu zastanów się, czy nie jesteś osobą nadopiekuńczą, czy nawet w stosunku do partnera. Uważajcie też na swoje ego lub czyjeś. O co mi chodzi? Na zewnątrz pokazujemy, że wszystko jest w porządku, a w środku po prostu cierpimy. Zadbajcie o tą stabilizację i jeszcze jedno chciałam Wam powiedzieć. Zadbajcie o to swoje otoczenie, zadbajcie o siebie. Zmieńcie coś w domu, ale uważajcie na wszystko, tak? Poszukajcie tego nowego hobby, może jakieś ze starych lat, z dawnych lat. Coś lubiliście robić i teraz będziecie mogli na tym na przykład zarabiać. Ta kobieta tutaj Wam pomoże. Jeżeli trzeba iść do terapeuty, idźcie do terapeuty. Jeżeli dostaniesz ofertę nowej pracy albo kogoś poznasz, to nie odmawiaj od razu, bo być może to będzie właśnie to, czego potrzebujesz, ok? I to chyba wszystko, moi drodzy, bo robię już to czytanie drugi raz naprawdę i wiecie co, dzisiaj jakiś taki szalony dzień. Dziękuję Wam. I teraz trzy karty, moi drodzy. Również jeżeli macie partnera lub partnerkę, który na zewnątrz wszystko wygląda cudownie, a jak wracacie do domu lub nawet rodzice, tak? Zachowują się inaczej niż przed innymi, no to też wydaje mi się, że należy już się z tym jakoś rozliczyć, odejść od tego, nie pozwalać sobie na takie rzeczy. Ok, dziękuję. Trzy karty. Odpowiedź numer jeden. Ja tak szybciutko, bo ani warunków nie ma, ani jeszcze nie mam, widzicie, świeczki, ani nic.
ani u Brusika. I odpowiedź numer 3. Ok, odkrywamy, drogie raki. Odpowiedź numer 1. W ciągu najbliższych kilku miesięcy. Odpowiedź numer 2. Za rok od teraz, ale macie dziwne wiadomości. Odpowiedź numer 3. Tak. Drogie raki, szanujcie się. Trzymajcie się i powodzenia, kochani. Dziękuję.